Cześć wam, jestem Bychu, jak widzicie, znowu gramy w Half-Life Opposing Force. Mam nadzieję, że już troszeczkę zdążyliście stęsknić się za tą grą. Ja na pewno, ale niestety nie pamiętam dokładnie, co ostatnio się działo. Chyba żeśmy troszeczkę z naszym plutonem żołnierzy biegali po mapie, a zabijali stwory i te sprawy. No mniejsza, tak czy siak. Spójrzmy w przyszłość. Lepiej niż się ciągle patrzeć za siebie, za sferami. No i po prostu zobaczmy, co gra przygotuje dla nas dzisiaj. Tutaj już widzę barnakle. Trzy co najmniej. Jeden, drugi, trzeci. Ale z uwagi na to, że mam tak mało amunicji, to raczej nie będę ich zabijał. Tak wyjątkowo. Dobra, tutaj już słyszę pszczelarzy naszych, więc może się zapiszę. Chyba dwóch. No, nawet na pewno. Jednego widzę. Dobra, mam mało amunicji, nie starczy na zabicie obydwu, więc musimy poczekać, aż jeden dobiegnie do drugiego i właśnie w ten sposób możemy się ich pozbyć. Jedyna słuszna metoda, moi drodzy. Dobra, gra zapisana. To będzie ciężki odcinek. Dobra, hopsamy na linę. Trochę niżej, drogi Shepherdzie, jakbyś mógł. Dobra, no i się bujamy. Buju, buju. Buju, 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 buju. Coś mnie bije, mały chuju. O nie! O! Zabiło mnie. I nie uciekłem. Dobra, muszę coś wymyślić. Definitywnie. Dobra. W dół. W dół mówię. Nie! Coś mnie bije. Coś mnie zabija. Dobra, i tak już mnie zabiło. Nie wiem do końca, gdzie są tutaj, powiedzmy, hitboxy tych promieni. Nie podoba mi się to w ogóle ani trochę, ani kurwa odrobinkę. Ale co zrobić? Co zrobić? Aha, ktoś już się do mnie dobija na telefonie. No to oczywiście w momencie, kiedy nagrywam, a jak, żeby inaczej. No ale nic, musi poczekać. Wiecie, ludziska, priorytet. Dobra, no tak, znowu mnie coś bije. Nie, no to jest jakaś masakra. Dobra, może po prostu trzeba to rozwiązać. O, no, proste jak drut. Nie ma się co bawić, tylko trzeba skakać. Dobra, mamy granaty, to już jest coś. Nie ma co. Jeps. Jeps. Tak, cierpię na zdecydowany brak amunicji. Przeładujmy broń, póki możemy. I chcemy. Tak, Shepherd, przeładowywuj. O, tak. Dobra, w końcu możemy już coś zabijać mniej więcej. Chociaż nie za dużo. To mnie troszeczkę martwi. Na co ja wydałem tę całą amunicję? Na pierdoły. Przepierdzieliłem na głupotach. Widać, jestem w tym niezły. No tak, winda kurde na całe, nie wiem ile to tam. 2 metry? O, już myślałem, że najpierw zjeżdża w dół. To był przypał. Dobra, zapisik. Jak zwykle nie mogę zlokalizować klawisza, bo jest malutki na laptopie. Dobra. O, Honda je. Cześć. No chodźcie, chodźcie, zapraszam was do siebie. Jeszcze żyjecie? Fuck. Dobra, to rzucę wam granatkę. Mam wrażenie, że któregoś z nich zabiłem. Okrutnie. Wow, jest trochę amunicji do strzału. Dobrze. W takim razie jesteśmy uratowani, ludzisko. No, są flaki. Jest rozpierdzio. Jest dobrze. Żyć, komina. Super. Czy to radio? Ktoś jest atakowany i prosi nas o pomoc. Może komuś pomożemy. A co? Mam dzisiaj lepszy dzień prawdopodobnie, także. Łyżek herbatki dla otuchy, przeładowanie i zapisik. Dobra. Cześć, Honda. Nie, nie, gin. Czy ty? Tak, 4 pociski zmarnowane na jednego Honda. Po prostu genialnie. Dobra, na górę. Pchniemy się do góry. Cześć, składzie.
Kurde, wiesz co, spałem z dziwkami, wiesz? Nawet nie wiesz, jaki tam jest świetny burdel na dole. Wielka. Na Polibudzie, ha, 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 ha. Inżynierów szukajcie na Polibudach. No, ale dobra, do rzeczy. Wielka, wielka zagadka logiczna pod tytułem jak dostać się do zamkniętych drzwi. Dobra, zapisik. Trzeba inżyniera, tutaj jest kamera. Razem z wieżyczką, dobra. Trzeba ją zlikwidować jednym szybkim posunięciem. Pięknie, padła. Beautiful. Więc znowu walimy sobie zapisik. Tak, powiedział, że stawia piwa. Black Ops. Czemu jeden z nich ma taki sam głos jak G-Man? Dziwne, dziwne. W każdym razie nasz plutoniarz stwierdził, że stawia piwa, jeżeli to przeżyje. Jestem na tak. Zachęcił mnie do chronienia go, ale i tak pewnie zginie. Tak to już z nim jest. Szybko giną. O, jak to się źle skończy. Nie, nie granat. Ała. Ale z nich chuje. Okropne chuje z nich. O nie, to nie wyszło. To nie wyszło najlepiej. Bo właściwie wcale, a wcale. A więc może rozwalmy tę kratę w ten sposób. O matko, jak te granaty źle lecą. Bo ten padł. O matko święta, nie. Nie, 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 nie. Źle się dzieje, źle, bardzo źle się dzieje. Więc jeszcze raz. Czemu to w ogóle nie idzie tak jak ma? Jeszcze raz. Dobra, jeden padł. Drugi padnie za moment. Padł. Zapis. No, tak, po funkcyjnych klikałem. Nie wiem, co ja narobiłem. Prawdopodobnie włamałem się do Pentagonu przypadkiem, ale to tak. Trudno. Będą musieli z tym żyć. Czemu w ogóle Black Ops zabija żołnierzy? Dobre pytanie. Lecz ja wam nie odpowiem na nie. Shepard, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. O ku... Przyjąłem granat na ryj. Nie, dobra, może jeszcze raz. Za duże straty w stosunku do zysków. Ale szacun za wytrzymałość, szacun, nie powiem. No i znowu to samo. Trzeba jakoś go inaczej tutaj. Może granacik mu poślę. Z pozdrowieniami. No, to chyba podziałało na niego ciut lepiej. No i co, granacik rzucasz od razu? Kurde. Dobra, jako tako. Dobra, sobie wysadzimy w powietrze, więc chyba będzie dobrze. Tak. Tylko życia można by było mieć więcej. Traitors. Gonna die. Okej. Zdrajcą śmierć. Super. Czyli rozumiem, że wojsko niby zdradziło Black Opsów. Ale to i tak spoko, bo wiecie. Freeman miał w Black Mesie samych przeciwników, a Shepard ma tutaj paru przyjaciół, także. Wychodzi na to, że Shepard to cienias. O tak. O tak, amunicja do strzelby, to jest to. Roju, nie dzwoń do mnie jak nagrywam, proszę cię. Oficjalnie.
i publicznie. Mam nadzieję, że oglądasz te odcinki. Dobra, tak czy siak, wracając do tematu. Oczyściliśmy tamte pomieszczenie, więc kolejny zapisik zrobimy i... Co, może sprawdzę, co jest tutaj? Halo? 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 A, okej. Ta sama droga, znaczy... Nie, inaczej, to samo pomieszczenie, inna droga, o to chciałem powiedzieć, dobra. Tu pewnie jest nasz inżynier. Cześć, inżynierze. Ale z papierosem w ustach. No pewnie, jasne. Umierasz, jak umierać, to z fajkiem w gębie. Dobra, czyli tak, trzeba medyka doprowadzić do niego, a później tego kolesia do tamtej drzwi. Logiczne, prawda? Wielkie zadanie, kurde. Przewyższające umiejętności samotnego medyka. Chodź, medyku. Zasuwaj. Widzisz, napierdzielał damage'u. Ile wleży? Chodź. Tyle, że na minusie, bo jesteś medykiem. Haha. Damage na minusie. No, zasuwaj. Lecz go. No, lecz go. Nie wygląda to najlepiej, ale... Przeżyje, naprawdę. Uwierz mi. Wierzę w niego. A co ty mu robisz tam przy tym karku? Dobra, whatever. Naprawiłeś go w parę sekund. To jest to. Chodźcie. Chodźcie za mną. Szybko. A medyk? Co, medyka zostawiasz, tak? No, temu się spodobała krew i klitka. Dziwny ma chłopak fetyszy. Chodźcie, chodźcie. Raz, raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tędy. Masz. Drzwi otwieraj. Raz, raz. Te. A ja sobie włączę stoper w telefonie z powrotem. O, jest. Tak. Ślusarza potrzebujecie już. Ale żarcik, ale sucharek. Aż się otrzepię z okruchów i popiję herbatę. Dwanaście minutek odcinka, dobra. Zapisik. I bądźmy gotowi na wszystko. Jest. Łódka! No i nie będzie browarów, nie będzie browarów, mówię wam. Ale się wpierdzieli. Dobra, daj no. Lecz mnie. Dziwne ruchy posuwisto zwrotne wykonujesz tuż przy mnie, ale... Chodź za mną. Czy on jest pułapką, czy jak? Zombiakiem raczej nie jest, ale mimo wszystko, dobra. O, jego mózg stacza się teraz po schodach. Po równi pochyłej. Po schodni pochyłej w dół. Chodźcie. Ej, a gdzie mój, kurde, medyk? Medyk! Nie zostawiaj mnie, dobra? Ziomuś, chodź. No to chodź, chodź, zasuwaj. Pędź niczym wiatr. Puszczony z twego tyłka. No, chodź, chodź. Puszczaj te wiatry. No, pięknie. No przyprowadziłem medyka, on browary stawia. No nie do końca, wiecie? Spoko, znowu kolejką będziemy popylać, a matko. Dobra, nieważne. Zapis. Chodźcie za mną. Chociaż. Albo wiecie co? Zostańcie. Tak, tak, to wy poczekajcie, a ja się rozprawię ze wszystkimi. O, tutaj będą dziewczyńskie Black Opsy chyba, z tego co mi się wydaje. A to oznacza kłopoty. O, dobrze. Jebła. O matko święta, jest ich więcej.
matko, zabiją mnie. Dobra, jeszcze raz. Pomysł był dobry. Pomysł był dobry. Dobra. Więc jeszcze raz. Trochę nie ogarniam, jak one działają, ale to nic. O, jak bardzo się zabiła. Dwie zabite. Gin! Gin! Nie. Z bokiem szmatę! Nie! Zabiły mnie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, cofać się, mówiłem, gard duty. Idiosi, idiosi. No i na chuj mnie strzelasz, no. Bez komentarza. Miałeś, kurde, pełnić wartę. Tu masz stać, tu. Nie mam pytań. Moving out, ty masz stać w miejscu, idioto. Tak, dokładnie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Epicko, epicko. Wycofujemy się. Frajerzy. No i gdzie one są? Gdzie one są? Dobra. Padli, wszyscy padli. Ja sam się zabiłem. Lol, jakie to jest... Nie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie, mówię. Nie, bo cię zabiją, idioto. Dobra, zginął falebnie, na pewno. Kurwa mać. Ciężki kawałek przejścia. Tunel Access, nie ma tak lekko. Dobra, raz. Dwa. Trzy. Ała, zostawcie mnie. Zostawcie mnie. No chodźcie, chodźcie. Słyszę i was słyszę. Tamci się leczą za mną, słyszę. O, zmarnowałem granat. Chyba. Nie. Żyjecie wszyscy? Czy spierdolili chyba? Gdzie jest reszta? Chodźcie, idioci. Nie, zabili mi medyka, nie będzie browara. No i super, po prostu great. Nie, cofać się, idiociu! Szkoda, że nie można im takiego rozkazu wydać. Zwykła picza. Dobra, nasi górą. Tak, one shot, one kill. Co ja mam tego więcej? Dobra, zabawmy się, dziewczynki. Myślałem, że mam tylko dwa granaty tutaj, nie spojrzałem. Dobra, to wszystkie? Wiecie co, chyba... się zapiszę. Święto, pokonaliśmy je chyba. Przynajmniej w większości i wszyscy z naszego Plutonu żyją. Pluton samoegzekucyjny. Dobra, chyba coś otworzyłem, nie wiem co, ale nie ma to znaczenia. Dajcie mi trochę życia lepiej. Da się tu wejść? I czemu nie? Ach, te trudne odpowiedzi, dobra. Great. Medyk, chodź, ulecz mnie. Patrzcie, życie mi już rośnie na samą myśl o tym, że mi igłę wbije. Mocno. Dobra, przeładujmy bronię. Zobaczmy, ile jest jeszcze. Dobra, jeszcze z 5 minut będzie odcinka.
transmission. Roger that. Great. Zapisik. Zapisik. Idziemy. Nie tędy, tędy. Panowie, tędy, za mną. A, ja wam nie powiedziałem. Który za mną nie idzie? Ten. Chodźcie, chodźcie. Nie ma co się opierdzielać. Kiedyś trzeba ich wszystkich pozabijać. Mhm. Skrzynia. Poproszę. Ej. Ej, Shepard. Nie umiesz odróżnić kawałka skrzyni od kawałka, kurde, półki metalowej w dodatku? Co ty masz z oczami, chłopie? Nie widziałem. No, coraz bliżej. What the fuck? O, tutaj chyba będzie całkiem niezła pukawka dla nas specjalnie. Dobra, wiecie, miło i w ogóle, ale 2 punkty HP to tak troszeczkę. To nie to. Czuję, że to nie to. Nie, ale nie granatami po ryju. No i nie będzie browaru. Tak, zginęli. Większość z nich. Pięknie. We've got hostiles. What the? Podniosłem apteczkę po śmierci. Postmortem, jak to się ładnie mówi. Gyn! Ale go pięknie zarżnęli. Dobra. To wyszło nawet ładnie. Nie. O. Koniec z ładunkami wybuchowymi. No dobra, może jeszcze parę mi zostało. Czy oni się tam mnożą ciągle? Nie moglibyście sobie już odpuścić? O, dobra. Cisza przed burzą. A może to już wszyscy? Nie, ale... Shepard. Lepiej rozwalaj skrzynki, jak cię o to proszę, dobra? Tu nic nie ma. Babysitting job, aha. No. Dziękuję. Biedny Barney. Security is everyone's responsibility. Jasne. Nożyk biorę. Będzie się czym golić. Rozwalmy to i podładujmy zdrówko. Recharge unit. Dobra. A gdzie jest trzeci nasz towarzysz? Zginął w akcji? Czy został? To dobre pytanie. Aż się cofnę specjalnie po niego. No patrzcie, został. Tchórz. Tchórz i mięczak. Masz za mną podążać, idioto. Chodź. Follow me. Follow Shepard. O, jak ja bym ich zabił, gdybym miał amunicję do granatnik. Ups. Było blisko. O, granaciki. Zdrówko, dużo dobre. No i co, ludziska? Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek, a w następnym przejedziemy się kolejką. Dziękuję wam za uwagę i trzymajcie się zdrowo. Hejos.